Hej, cześć, witajcie z tej strony. Jak w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak od początku do końca zainstalować Trackers MP, tak zwany Euro Truck Simulator 2 na multiplayerze. Więc wchodzimy sobie, wpisujemy Trackers MP. Wchodzimy. Teraz rejestrujemy się. Teraz musimy chwilkę poczekać, dlatego że tutaj musisz kilka rzeczy zrobić. Teraz klikamy w to. Tutaj się logujemy, nazwa użytkownika i Steam i hasło. Ja tutaj już się zaloguję. Tutaj ja jeszcze mam zabezpieczenia, więc muszę sobie je uzupełnić i zobaczymy się, jak już skończę. Okej, otwieram Wam się takie okno. Zaraz klikacie w dolną. I teraz klikacie w ten przycisk. Wam się to pobiera. Wtedy jest pobrane. Jest to już, ja mam prawy przycisk, wyodrębni wszystkie. I tylko wyodrębni. To wtedy czekamy, tylko aż tam pasek się cały skończy. Wchodzimy, klikamy install. Tutaj już możecie tego nie mieć, ale mam, więc uruchom. Teraz macie takie duże okienko, że zezwalacie i klikacie tak. Teraz next. Teraz przeczytać cały regulamin. Możecie sobie go przetłumaczyć do translatora. Ja już go przetłumaczyłam, więc teraz zobaczę, że akceptuję. Warunki. Next, tutaj wybieracie folder, w którym ma się zainstalować Trackers MP. Next. Teraz wybierać tak. Możecie pełną instalację. Możecie tylko multiplayer do ATS-u, czyli American Truck Simulator, albo ETS-u 2, czyli Euro Truck Simulator 2. No, ja mam tylko Euro Truck Simulator 2, więc wybieram sobie Custom. Następnie Euro Truck Simulator 2. Zaznaczam Next. I teraz uwaga, bo to jest najtrudniejsze. Klikamy, wchodzi nas biblioteka. Prawy przycisk na naszą grę, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne. Teraz klikamy to, prawy przycisk, albo Ctrl-C, kopiuj, zamykamy. Teraz tutaj Ctrl-V, albo tutaj play, next. Teraz jak ma się nazywać folder, next. I teraz instalator pyta nas, czy ma stworzyć ikonę programu na pulpicie. No a teraz klikamy install i wtedy nam się instaluje Trackers MP, ale już mam, więc nie instaluję. A zaraz zobaczycie, jak wygląda to logowanie w Trackers MP już w programie. Okej, teraz tutaj jest pulpit, który mam czarny. I teraz klikamy tutaj install, wszystko zainstaluj, wszystkie aktualizacje, później launch, ETS2. Teraz on się uruchamia gra. Możecie pominąć za pomocą escape. Ja już to mam. Teraz tutaj uwaga, logujemy się. Tutaj jest e-mail. Tutaj hasło. Taki, który w którym zalogowaliście się na Trackers MP. Następnie login. I tutaj macie symulacja 1 i symulacja 2. Symulacja dla Ameryki. W tych serwerach chodzi o to, że jest jakby dotkliwość, że nie ma, że jest kolizja. Maksymalna prędkość na autostradach to 110 km, w miastach 60. No i wygląda to jakby w prawdziwym życiu, więc musicie udawać się ogólnie. Nie możecie wjechać sobie na przykład w Anglii na pas po prawej stronie, tylko musicie jechać po lewej. A tutaj macie arcade, czyli to jest jakby taka zabawa, taka w ogóle brak symulacji, tylko jedziecie tyle, ile fabryka dała, nie ma kolizji. Możecie nawet przenikacie przez siebie. To jest promoc. Jest po prostu taki. To jest promoc i to jest dodatek do gry. Tam macie wtedy na przykład inną mapę i ogólnie rzeczy. I tu jest symulacja, tu jest zabawa, promoc, to jest event. Tych serwerów często nie ma. No. Ja tutaj jest symulacja 1, więc join. I teraz wybieracie profil, ja tutaj biorę mistrzynię. Kontynuuj. Teraz on się wyładuje. I teraz klikacie jazda.
Ja akurat gram na kierownicy, więc moje ruchy są o wiele łatwiejsze. I po prostu w lewym górnym rogu macie kolejkę, w której jakie macie miejsce. Jak przyjdzie do zera, to wam się dopiero będziecie na serwerze. Teraz jesteście w kolejce i nawet pod tabem nikogo nie ma. Nie możecie nawet kliknąć tab. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że pomogłem. No, więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę, a jak klikniecie, walniecie dzwona, to będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Do zobaczenia, cześć!